No witamy, jesteśmy, jedziemy na łódeczkę i popływamy sobie, mam nadzieję, kilka godzin. Ciągniemy jak zwykle dźwigi. W tej chwili jest niska woda, idzie na wysoką, więc kawałeczek do przejścia mamy. Będziemy mieć trochę zabawy, moi drodzy, bo no, popatrzcie, dźwigi po prostu chce kompletnie wpłynąć na ląd. O, ja chcę tutaj, wcale nie chcę płynąć tam. Wiatr dopychający. Jak zwykle impreza pod tytułem chlapanie się odbywa. A co zrobić? Mamy taki wiatr. Jesteśmy, Marcin wypala silniczek, łódeczka jak widzicie stoi, mało dzisiaj rzeczy mamy, bo na krótko zostajemy, także no, widzę, że powoli zarastamy, także trzeba chyba się przepłynąć. Otworzymy trochę okno za chwilę, żeby powietrzyć. No, nie wygląda źle. Pierwszy rzut oka. Wszystko wygląda ok. Akumulatory naładowane. Też wszystko jest spoko. No to powoli się będziemy przygotowywać do wyjścia. Pozbieramy liny, bo jesteśmy na wielu linach. Także to wszystko trzeba pozbierać. Ja sobie muszę naszykować jeden luźny odbijacz. No i będziemy przytulać dziób. Prawdopodobnie tak nam wychodzi najlepiej. Tam mamy przed dziobem dźwigi, więc ona też jakoś tam nas zasekuruje, jeżeli coś się tam stanie. No, ale tak jest. No, taki, o, widzicie po fladze kierunek wiatru, czyli taki znowu nas dopycha do pomostu, więc bardzo możliwe, że tu będziemy próbowali wyjść do tyłu. No, zobaczymy, musimy znowu zrobić ten manewr bardzo szybko. Także tak to będzie wyglądać. Ta jedna długa, bardzo sztywna lina już zdjęta. Także zobaczymy, co dalej robimy. Dobra, co by było dobrze zrobić? Na biegowo. No. Z dziobu. Tego. Tutaj do tego. Mhm. Dobra. O, czekaj, podmuch. Podmuch. No, ja jestem. Jest ok, jesteśmy daleko. Nie, nie było źle. Ja wiem, ale... No, gdzie mnie rzuciło? Mamy tam, słuchajcie, bardzo mało miejsca, więc to jest zawsze stres. Wychodzenie. Szczególnie jak mamy jakiś taki mocniejszy podmuch, prąd też. Także no, ale udało się znowu. No nie można, wiadomo, nie można zawsze liczyć na łód szczęścia, trzeba patrzeć, co się dzieje. Faktem jest, że jest to lekko stresujące wszystko. Poszło spoko, nie? Jak to mówią, głupi mają szczęście. Przemyślałem, tak? Przemyślałeś, zaplanowałeś, tak, to jest najważniejsze. No dobra, ja idę zbierać bałagan. Będziemy się kierować na Osborne Bay, zjemy i wrócimy. Także taki krótki wypad. Scenariusz bardzo podobny do tego sprzed paru tygodni, gdzie też popłynęliśmy sobie na lunch na Osborne Bay i tyle. I wróciliśmy, bo musimy dzisiaj wrócić do domu. Ale na razie wygląda całkiem przyjemnie. I tam jak do przodu się patrzy, to tych chmur jest coraz mniej. Także jak na wodzie będziemy na Solencie, to na pewno będzie przyjemnie. No to kochani, nastąpiła zmiana planu. Będziemy sobie płynąć. Jeszcze nie wiemy do końca, w którą stronę, jak i gdzie, ale raczej nie na Osborne Bay, a może i tak, a może i popłyniemy na Osborne Bay. Natomiast wyprawa nasza dzisiejsza jest pod znakiem ryb i generalnie chcemy spróbować połowić rybki. Tutaj optymizm jest pełną gębą, bo mamy i wiaderko, i najlepszy pod słońcem sprzęt na łowienie rybek. Nie uwierzylibyście, ale on jest najlepszy. Tylko musimy ryby znaleźć oczywiście. Postawimy sobie foka, bo taki wiaterek mamy, no patrząc na flagę z tyłu. O, proszę, widać. Także no, czemu nie? Stawiamy żagielek. Troszkę. Już? Przyjemnie to wygląda, prawda? Uroczo. O, motoróweczka, taka wilgachna płynie. O, naprzeciwko też. Płyniemy po prostu na siebie. Naprawdę dobrze, zaczynają skręcać. Jest ok. Tak to płynęliśmy dziób w dziób praktycznie. I będzie fala. Tutaj Gosport Marina, moi drodzy. Tam marina naszego klubu. Tam bardziej z przodu Haslar Marina. Gosport Marina, Haslar Marina, świetnie położone. Drogie jak pies po prostu. Makabrycznie drogie, słuchajcie, te mariny są. Zatrzymanie naszej łódki, no to tak z 5000 byśmy musieli zapłacić za cały rok. No to niestety to już jest za dużo. No ale tyle tutaj się płaci na Solencie za dobrze usytuowane mariny, które nie wysychają. Tak, to jest przy samym wyjściu z Portsmouth Harbor. Tutaj prądy się tak zawiejają, zmieniają. Tu jest troszeczkę wężej. No i będą ryby, no na 100% tutaj są ryby. Także my musimy takiego zbiegowiska mef na Solencie, jak wypłyniemy sobie, poszukać i wtedy jest sens łowić. O proszę, i sobie promik ruszył. No wiadomo, no zaczyna powoli zakręcać, bo tam będzie parkował. Prawda, więc... O! Właśnie zakręca. Słynna wieża Spinaker Sports. Kolejny prom, który pewnie płynie na Isle of Wight. Stąd nasz żagielek, inne jachty przed nami. No i zobaczcie, jaka piękna pogoda się zrobiła na Solencie. No to moi drodzy, będziemy tutaj teraz, wyłączamy silnik, żeby było miło i przyjemnie. No i będziemy sobie, o, tutaj płynie promik. Będziemy sobie zaraz zarzucać wędkę i zobaczymy co to w ogóle z tego wyjdzie. ten nasz najlepszy sprzęt słońcem. Ostrożnie, bo to jest tak, można się pokuć tym. To się już zaczyna rozwijać. O, co tu się stało? No zaczepiło się jeden na tu. Dobra, to... Czekaj, jak chwycę porządnie. O, dobra. Op. Też się znowu zaczepiło. Tak. Tak. O, a i teraz generalnie wypuszczamy. Wiesz co, że nie wiem. A tu nic. Nawet wodorosta nie ma. Na sushi. Także rybołówstwo nam nie idzie, no ale nie ma mew, nie ma mew i nawet nie widać nigdzie tutaj w pobliżu jakiegoś zbiorowiska mew. Więc my sobie po prostu tak o, moczymy tą wędkę, ale chyba nie. Ale przynajmniej można sobie na żagiel popatrzeć. Piękne. No i bardzo przyjemnie się płynie poza tym. Łowimy wytrwale rybki. No ale niestety nie czuję, żeby jakieś szarpania były, linki. Żagielek wypuściliśmy cały, bo jest fajny wiaterek. No zresztą pogoda jest po prostu bomba, no co tu dużo mówić. Jest po prostu super. I tak sobie relaksacyjnie na leniuszka, tak, płyniemy. Tamci to mają taki przechył, że masakra po prostu, to już jest nieprzyjemne. No, teraz zrobił się mocniejszy. Teraz mamy już co? No już mamy te 16. No troszeczkę ruchu tutaj mamy, no zobaczcie jaka dama spora tutaj płynie. A my niedługo będziemy zawracać. No w tej chwili lecimy 4 węzły ponad, więc no, na rybki to nie ma szans zupełnie. No ale powolutku, a tutaj on sobie płynie. Ona sobie płynie, bo przecież statki to damy. Troszkę wiatr się zwiększył do 16 notów, węzłów. Wow, ależ on jest wielki. Valenus Wilhelmsen. Tak się nazywa. No to kursik zmieniony. Zrobiliśmy takie sobie kółeczko przyjemne. Dalej sobie tam moczymy naszego wędka. No ale już tutaj widzicie, o, kierujemy się na wejście do Portsmouth. Powolutku, żeby zdążyć przed takim mocnym prądem, który będzie po prostu nas wypychał, a my chcemy do środka, a nie na zewnątrz. Ale ile się da, będziemy sobie płynąć na żaglach. No i cóż, moi drodzy, rybek nie ma. Tak po prostu i zwyczajnie rybek nie ma. Ale tam chyba stawiałem spinakera albo cruising shoot. Jak tam rybki? No niestety, to woda szarpie, a nie rybka. Także rybek nie ma. Czarowanie nie działa. Mechanizacja co prawda jest, ale rybek nie ma. Za to jest piękne żeglowanie. Słucham. A, tam jest, no. Aha, jest, no. No i czerwony dalej. O, to nam się przestały już te okolice podobać. Tutaj prom celujący na kanał, tu poduszkowiec, a tam trzy poty. Nie lubimy potów. Kraby lubimy, potów natomiast nie, bo dla żeglarza to jest niebezpieczne. A rybki? Marcin zaczął wciągać żyłkę z nadzieją, ale chyba nie. Pustka. Uparcie na żaglach. No, żagiel na blaszkę, bo bardzo blisko wiatru jesteśmy, więc trzeba tak sobie ustawić żagiel, żeby w ogóle coś z tego było. Ale i tak robimy ponad 2,5 węzła. Jest puściutko, weszliśmy centralnie w kanał, więc jak jakiś prom zacznie wypływać, to będziemy musieli uciekać. A na razie tutaj się rozwalamy po kanale, że tak powiem. No. My, jak prawdziwi żeglarze, do harborów chodzimy na żaglach. A co? Kto bogatemu zabroni, jak to mówią? No, mamy taki fajny wiaterek, to czemu go nie wykorzystać? Tutaj harbor ma stery, które przed chwilą nas opierniczyły trochę. No i słusznie, bo żeśmy wyjechali na środek kanału. Kapitanu za sterem po prostu pełna profeska, słuchajcie. No, wchodzimy do harboru na żaglach. No. Na żaglu znaczy się. No dobrze, następnym razem wyjdziemy na dwóch. I już będzie wtedy pełna profeska. No ale czemu nie? No zobaczcie. Płyniemy sobie. Płyniemy sobie bardzo powolutku. No około 2,5-3 węzła. No, teraz to już dwa. Tak, zwolniliśmy zdecydowanie. Ale jest przyjemnie. A tutaj stoi taki wielki lotniskowiec. Tutaj kolejny statek wojskowy, a tam policja patroluje, żeby za blisko nie podpłynąć. Od razu wygoni. Takie nam się porywy zrobiły, moi drodzy, więc zmniejszyliśmy powierzchnię żagla i teraz go muszę troszeczkę wybrać. Także wybieramy. Korbą będzie łatwiej. Także jak widzicie, jesteśmy na kursie prosto na te dwa piękne statki, które tutaj stoją do zezłomowania od paru lat. O, jest dobrze. O, bojeczka tu jest. Spoko, mamy kupę miejsca. Dobrze jest, Marcin, dobrze jest. Faktycznie, no 18, ale było nawet 20. Na tą bojkę nas trochę spycha, ale dajemy radę. Nieźle. Ja idę sprawdzić rybki. Naiwnie. No i niestety, moi drodzy, skończyła się bajka. Płynięcie na żaglach, bo co ten wiatr taki zdychający, nie wiadomo było, co to z nim zrobić. Zwinęliśmy foka. Dalej łowimy ryby naiwnie, płyniemy na silniku. Jeszcze mamy z pół godziny, możemy popróbować, połowić. No trudno. Tak wyszło, że nie za bardzo połowy nam się dzisiaj udały, ale generalnie dzień na wodzie był bardzo fajny. Prawda? Tak. O, no to dobrze. Kapitan mówi, że tak, więc jest ok. Majtek, pierwszy oficer, mówi, że było super. No i mamy wszystko, moi drodzy, przygotowane. Tutaj lina na dziobie powiewa majestatycznie, moja pętla jest, odbijacze wiszą. Lina na rufę przygotowana, żeby Marcin mi ją rzucił. I nie ma problemu, wszystko gra. Tylko że troszeczkę za duży ten wiatr jest, 18 węzłów, to tak mogłoby się uspokoić przy naszym parkowaniu. No by było bardzo miłe. No, zobaczymy. Tak jak mówiłam, troszeczkę nam ten wiatr wchodzi tutaj w paradę. Parkowanie znów będzie szybkie i muszę złapać knagę na moją pętlę. Jeśli nie złapię, muszę szybko dać znać Marcinowi, bo możemy się albo wpakować na dinghy, która generalnie tam stoi przed naszą łódką i troszeczkę ją zniszczyć, czego byśmy nie chcieli, bo byśmy nie mieli jak wrócić do domu. No albo możemy uderzyć w kogoś. Jak uderzymy w pomost, to naprawdę nie jest to wielka tragedia. Natomiast jak uderzymy w inną łódkę, no to jest nieprzyjemne. Także takich rzeczy chcemy uniknąć. Oczywiście. Jeszcze raz! No tak jak widzieliście, zaliczyliśmy nieudane podejście. A nic się nie stało. Także jeszcze raz będziemy próbowali. No musimy zrobić kółeczko, no bo nie da rady inaczej. Podejście numer 2, moi drodzy. Mam nadzieję, że tym razem nam się uda. No jest ciężko, bo wiatr jest mocny i pcha nas na pomost, więc ostrzejszy kąt musimy przyjąć, żeby to zrobić. Nie! Teraz jest! Teraz było po prostu za ostro. Do przodu! Nie, spoko, dziób jest okej. Ja muszę zejść, bo nas odpycha teraz. Nie zejdę. Bo ciągle nas odpycha. Do przodu, bo nas wywala do tyłu Marcin. My musimy się przytulić jakoś. I ja wtedy mogę spróbować zejść. Dobra. Ja muszę teraz chwycić tą dziób. Spoko, spoko. Powinno nas przytulić. Ciężko, cholera, co? No my huknęliśmy, ale znowu nie wiem czym. Zdejmij ją, a ja ci podam tą. Nieźle. Dwa podejścia przy parkowaniu i trzy razy przy drugim parkowaniu próby zbliżenia się do pomostu, bo po prostu nas tak mocno odpychało, i w ogóle nie było szans, żebym ja zeszła z pokładu. Ale stoimy zaczepieni, zaraz zrobimy porządek, wszystko ogarniemy. Spellbound zostaje na swoim miejscu, przywiązany na maksa, otoczony linami, odbijaczy na różnej wysokości, tak na wszelki wypadek, porozkładane. Jest ok. No ja wskakuję do dingi i płyniemy do domu.